Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc maj 2022. Sprawdzimy, kochani, dla Was energie ogólne, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie proszę, że czytania te są ogólne, dlatego nie muszą rezonować z każdym z Was. Poczytania prywatne śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuję też rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie ofertę ze zdjęciami, opisami i możecie, kochani, dopasować odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas działa on jak osobisty amulet. Sprawdźmy zatem byki zodiakalne, miesiąc maj. Energia ogólna, as kielichów. No pięknie, to jest miłość, to jest radość, to jest szczęście, to jest wena twórcza. Dużo kreatywności, dużo pasji. Przede wszystkim miłość, kochani. No as kielichów, tak? Z czym nam się może kojarzyć? Z takim kielichem wypełnionym czystymi uczuciami. Piękna, niczym nie piękna, nieskazitelna miłość, piękne uczucia, niczym niezmącone. To jest coś naprawdę fajnego, co może zapowiadać szczęście w życiu uczuciowym w tym miesiącu. Jeśli chodzi o pracę, finanse, trójka pentakli, szóstka buław. Idziecie po zwycięstwo, kochani. Tutaj jest możliwy awans, podwyżka, premia, wyjazd służbowy uwieńczony na przykład podpisaniem umowy. Jeżeli jedziecie w poszukiwaniu na przykład nowych kontrahentów, klientów, tutaj możecie otrzymać dobre informacje. Tu jest stabilizacja, tu jest taka ciepła posada. Jeżeli macie własną firmę, będziecie ją rozwijać. I w tym miesiącu poczujecie, że przyszedł taki przypływ pozytywnej energii. Dużo kreatywności, dużo twórczości. Wena twórcza Wam się uruchomi. Jeżeli jesteście artystami bądź robicie coś na własną rękę, zostaniecie w tym miesiącu docenieni. Ludzie będą Was tutaj, kochani, wspierać, będą Wam sprzyjać. No i możecie liczyć na to, że będzie bardzo dobra atmosfera i w pracy, i na wyjeździe służbowym. Widzę tu kilka wyjazdów, widzę przemieszczanie. Ogólnie bardzo dobry okres, jeśli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Uczucia. Czwórka kielichów. Ktoś z Was nie chce przyjąć uczuć. Zobaczcie, ten kielich do Was idzie. Ktoś wychodzi z kielichem z uczuciami, ale Wy tak jakby zamknęliście się w przeszłości. Może tęsknicie za kimś, z kim doszło do rozstania. Tutaj ktoś wychodzi z uczuciami. Ja mam wrażenie, że część z Was jakby nie mogła przyjąć nikogo do swojego życia, albo po prostu była na tyle pozamykana, że ciężko Wam się otworzyć, ale ten kielich jest. Bo mamy asa kielichów i mamy tutaj ten kielich, tak? Więc dla osób, które gdzieś tam się pozamykały na uczucia, nie wierzą już, że mogą spotkać prawdziwą miłość, bratnią duszę, kochani, możecie. Wszystko jest możliwe, tym bardziej, że w maju, no maj to jest taki miesiąc właśnie na uczucia, możecie poczuć te motyle w brzuchu, tutaj wyjazdy na majówkę weekendowe. Naprawdę, uwierzcie w to, bo można kochać, nie każdy człowiek jest po to, żeby nas zranić. My z pewnych relacji wyciągamy lekcje, natomiast idziemy przed siebie, tak? Zawsze każdy człowiek czegoś ma nas nauczyć, pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj pojawiła nam się karta głupca. Ja, kochani, lekarzem nie jestem, mówię tylko, co ta karta oznacza. Natomiast Wy sobie zróbcie badania i sprawdźcie. To są choroby wrodzone, to są też choroby zakaźne, no i choroby wieku dziecięcego. Także takie przesłanie ma karta głupca. Jeśli chodzi o otoczenie, dwójka mieczy. No i tu będą wybory, kochani. Jeśli chodzi o uczucia, no to faktycznie będziecie wybierać pomiędzy dwiema osobami, albo pojawi się ktoś nowy. A Wy tęskniąc za kimś z przeszłości, będziecie tutaj odczuwać taką blokadę, kogo wybrać, tak? Bo jednak te uczucia były. Ta osoba została tutaj sama, poraniona. Ale, kochani, trzeba się otworzyć na to, co idzie nowe. Nowy początek. Nie zamykajcie się w przeszłości. Jeśli chodzi o dom, trójka kielichów. Tu jest świętowanie, tu są sukcesy, tu jest jakaś impreza rodzinna. Dla niektórych narodziny dziecka, właśnie chrzciny, śluby, komunie. No, w maju będzie dużo fajnych imprez, warto się tutaj przygotować. Możecie kogoś na takiej imprezie właśnie poznać. Całkowicie nową osobę, która wejdzie do Waszego życia i zmieni to życie uczuciowe na lepsze. Także, kochani, nie zamykajcie się na to, bo faktycznie tutaj miłość czeka za rogiem.
Niespodzianka, sprawiedliwość. No właśnie. W sprawiedliwości stanie się zadość. To, co było wam pisane, to w końcu przychodzi do waszego życia. Jeżeli była jakaś relacja karmiczna, którą przepracowaliście, ale do tej pory czujecie właśnie smutek, przygnębienie, tak? Bo z tą osobą była ciężka relacja. To mogła być toksyczna relacja. To mógł być jakiś narcyzm w waszym otoczeniu, który gdzieś tam źle wpłynął na wasz stan psychiczny. Kochani, takie coś odrzucamy. Nie pakujemy się w toksyczne relacje. Wiadomo, że nie zawsze jesteśmy w stanie kogoś prześwietlić na samym początku, ale możemy dużo zrobić, żeby w przyszłości obronić się przed tego typu osobami. Co robić? Kochankowie, no właśnie, nie bać się, kochani. Dokonać wyboru. Jeżeli pojawi się nowa osoba, dajcie szansę. Spróbujcie. Wiadomo, nie idealizować na początku partnera, bo my jak kogoś poznajemy, to widzimy go przez różowe okulary. Później się okazuje, że ta osoba jest inna, niż ją sobie wyobrażaliśmy. Także przede wszystkim cieszyć się tym, co ma przyjść. Cieszcie się każdą chwilą. Spędzajcie czas z ludźmi, kochani, bo w życiu są piękne tylko chwile. Więc nie nastawiajcie się na to, że coś jest na całe życie, bo wiadomo, że w życiu no różnie jest, tak? Zmienia się. Ale cieszmy się tym, co jest teraz, każdym dniem. Nie czekajmy na jutro, nie wspominajmy przeszłości, po prostu cieszmy się tym, co jest teraz. Czego nie robić? Trójka mieczy. No właśnie, nie użalać nad sobą. Nie rozpaczać nad rozlanym mlekiem, tak? Tu jest to zranione serce. Nie myślcie o tym. To trzeba odstawić do przeszłości, to już było. Wydarzyło się, weźcie z tego lekcję, idźcie do przodu. Rada od kart gwiazda. No, spełnienie marzeń. Jeżeli tylko się temu poddacie, macie szansę na piękne uczucie. Na osobę, która zmieni dużo w waszym życiu. Zmieni wasze podejście do relacji, tak? Wasze myślenie. To może być wodnik, to może być ryba, rak, skorpion. Takie osoby widzę w waszym otoczeniu. No właśnie gdzieś na imprezie albo na wyjeździe poznane. Dołożymy te karty na miłość. Słońce, no pięknie, kochani. Słońce, dziesiątka pentakli, no rodzinnie bardzo, uczuciowo. I król buław, kochani, ogniście, romans, miłość, pasja, namiętność, pięknie. Bardzo ogniste energie, bardzo. To się zacznie od romansu, ale tu jest dużo ognia, kochani, dużo ognia. Dużo pasji, dużo namiętności, taka chemia pomiędzy wami. Ja tu widzę więcej znaków, ale mówię, no znakami zodiaku nie ma co się sugerować, tak? Zwłaszcza, że czytanie jest ogólne. Ja was zapraszam do kontaktu mailowego, zrobię czytania prywatne i wtedy sprawdzimy, kto może się pojawić w waszym życiu. Dla stałych relacji, kochani, no pięknie, zawieranie związków, zaręczyny, wspólny wyjazd gdzieś z rodziną, z dziećmi. Tu są piękne energie. Odrodzenie miłości. Maj sprzyja miłości. Poczujecie motyle w brzuchu, poczujecie znowu, że jesteście kochani i że kochacie. Naprawdę macie ładne energie na ten maj. Także, kochani, zapraszam do kontaktu, zapraszam też na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse separacyjne i do zakupu bransoletek z waszym znakiem zodiaku z naturalnych kamieni. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.